Cześć droniarze, ja jestem Łukasz i jak zawsze witam Was na kanale Dronostrefa. W dzisiejszym odcinku chciałbym porozmawiać trochę o filtrach szarych do drona, a na końcu odcinka będzie też zorganizowany konkurs z okazji tego, że już jakiś czas temu wybiło 1000 subskrypcji. Także zostańcie ze mną do końca i zapraszam Was do oglądania materiału. W jednym z odcinków mówiłem o trójkącie ekspozycji. Link do tego odcinka macie gdzieś tutaj. Małe sprostowanie co do tego odcinka, który był kiedyś o trójkącie ekspozycji, ponieważ źle pokazałem tam i źle powiedziałem o przysłonie. Oczywiście, jeżeli mamy wartość przysłony większą, czyli na przykład F20 czy F22, to wtedy otwór przysłony jest domknięty, czyli jest mała dziurka, przez którą wpada światło do środka na matrycę. A jeżeli mamy małą wartość przysłony, czyli na przykład F2.0, F1.8, F1.5, no to ta przysłona jest mocno otwarta i wpada tam więcej światła do środka. Takie małe sprostowanie, ponieważ tam kilka osób się oburzyło, że jak mogłem źle powiedzieć. No ale przy dronach akurat nie ma to większego znaczenia, ponieważ no te drony amatorskie nie mają regulowanej przysłony, także jest tutaj przysłona stała. W tym odcinku o trójkącie ekspozycji powiedzieliśmy sobie również o tym, że jeżeli nagrywamy materiał wideo, tak jak na przykład w Sparku, z prędkością 30 klatek na sekundę, to prędkość migawki powinna wynosić wtedy 1/60, czyli podwojoną odwrotność tego klatkarza, w którym nagrywamy. No dobrze, ale co zrobić w momencie, gdy na przykład tak jak w Sparku mamy te 30 klatek na sekundę, w takim klatkarzu nagrywamy, mamy ustawiony shutter speed, czyli prędkość migawki na 1/60, ISO mamy ustawione jak najniższe, czyli gdzieś tam w granicach 100. I co zrobić, jeżeli dalej na ekranie jest mocno jasno albo widzimy tylko biel? W tym przypadku musimy założyć dronowi okulary przeciwsłoneczne. Nie dosłownie, nie musimy jechać gdzieś do sklepu i kupować okularów przeciwsłonecznych i wycinać z nich i przyklejać na obiektyw w dronie. W tym przypadku z pomocą przychodzą nam filtry szare. Filtry szare, czyli mamy filtry, które przyciemniają nam obraz na obiektywie i dzięki temu możemy zachować ten filmowy wygląd naszego filmu, zachowując właśnie te zasady, o których było mówione w odcinku o trójkącie ekspozycji. Czyli wtedy, tak jak w Sparku, mamy 30 klatek na sekundę ustawione nagrywanie, no bo tego akurat w Sparku zmienić nie możemy. I wtedy robimy shutter speed na 1/60 sekundy. I w przypadku, jeżeli nagrywamy, gdy w okresie zimowym jest dużo śniegu i akurat wyjdzie słońce i to słońce się odbija od śniegu i jest bardzo jasno, no to musimy ten obraz jakoś ściemnić na obiektywie, czyli wtedy zakładamy sobie filtr szary. Jeżeli nagrywamy w okresie wakacyjnym, gdzie będzie dużo słońca, czy w okresie wiosennym, gdzie tego słońca będzie już naprawdę coraz więcej i to słońce będzie świecić coraz mocniej, no to wtedy też będziemy widzieć bez filtrów szarych biel na podglądzie z kamery, z drona. Dlatego musimy zastosować filtry szare i możemy wtedy zachować te zasady, o których mówiliśmy sobie w odcinku o trójkącie ekspozycji. Jeżeli chodzi o filtry szare, to mam tutaj dla Was do pokazania filtry szare firmy Polar Pro. Moim zdaniem firma Polar Pro robi naprawdę bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o filtry, ponieważ no, moim zdaniem jest to jedna z lepszych firm, która produkuje filtry szare. Ale rozpakujemy sobie te filtry, zobaczymy, co jest w środku. Pokażę Wam też, jak zamontować to i o co chodzi z tymi wszystkimi cyferkami i oznaczeniami, które są tutaj na filtrach. Opakowanie jest dość standardowe. Za dużo tutaj no, nie ma co wnikać w to. W opakowaniu otrzymujemy oczywiście nasze filtry szare, które możemy sobie zamówić. To jest akurat zestaw 6 filtrów. Link Wam zamieszczę do strony producenta. Możecie kupić to w Polsce, gdzie tylko uważacie. Polar Pro ma też te filtry szare w innych konfiguracjach do innych dronów niż tylko Spark. Ja akurat mam do Sparka, także na tym przykładzie Wam je pokażę. Fajna sprawa jest taka, że te filtry przychodzą w takim etui, czyli nie musimy już dokupować żadnego etui. Z tego co wiem, wszystkie filtry szare, które są sprzedawane przez Polar Pro, przychodzą w takim opakowaniu. No oczywiście, jeżeli zamówimy sobie zestaw 3 filtrów czy większą ilość filtrów, no to wtedy dostajemy większe opakowanie. Ale fajna jest sprawa z tym opakowaniem, ponieważ nie musimy tego nigdzie już wkładać, nie musimy myśleć o tym, żeby kupić jakieś dodatkowe etui, tylko mamy już te plastikowe etui, no, które jest odporne, możemy je włożyć do plecaka, nic się z tym nie stanie. Za chwilę otworzę te filtry, będziemy rozmawiać o tym dalej. W zestawie gdzieś tu widziałem jeszcze szmatkę.
Oczywiście mamy jakieś instrukcje i jest szmatka do przecierania obiektywu, także możemy sobie przetrzeć filtr szary, przetrzeć obiektyw w dronie. Bardzo fajna sprawa, że jest to dołączone w zestawie. Naklejka Polar Pro, ale to chyba nie będzie nam potrzebne. I dostajemy taki telefon wycięty z papieru. O co chodzi z tym telefonem? To jest akurat bardzo przydatne, ponieważ Polar Pro dodaje do swoich produktów właśnie tą informację na temat tego, że możemy pobrać aplikację do doboru wielkości filtru szarego do akurat panujących warunków, które mamy. Tą aplikację pokrótce Wam omówię, ale myślę, że o tej aplikacji będę chciał jeszcze przygotować oddzielny odcinek, jak już będzie trochę więcej słońca, także wtedy będę mógł Wam pokazać, jak korzystać z tej aplikacji, przynajmniej jak ja korzystam z tej aplikacji i pokażę Wam, jak ja sugeruję się tą aplikacją przy doborze filtru szarego. Dobrze, a jakie mamy tutaj akurat w tym zestawie filtry? W tym zestawie, jak sobie otworzymy, to mamy filtry szare, które mają oznaczenia takie jak ND4PL, ND8PL, ND16PL, ND8, ND16 i ND32. O co chodzi z tymi oznaczeniami? Jeżeli mamy oznaczenia ND8, ND16, ND32, to im większa wartość tej liczby na końcu, czyli w przypadku ND8 to jest filtr, który ma niewielką wartość ściemniania, czyli wtedy, gdy nie ma tego słońca zbyt dużo, to wtedy warto zamontować ND8. Jeżeli słońca jest więcej i musimy bardziej ściemnić ekran, no to musimy użyć ND16. Jeżeli jest bardzo jasno i to słońce jest bardzo silne, to powinniśmy użyć filtru ND32. Mamy też tutaj w tym zestawie akurat filtry też, które mają oznaczenie ND, na przykład ND16PL. PL nie oznacza, że możemy latać na nich w warunkach polskich. PL oznacza, że są to filtry polaryzacyjne. Filtry polaryzacyjne, czyli jest to filtr szary razem z filtrem polaryzacyjnym. Jeżeli chodzi o to połączenie filtru szarego z filtrem polaryzacyjnym, jest to akurat bardzo fajne połączenie. Jeżeli chodzi o zasadę działania filtru polaryzacyjnego, to działa on w ten sposób, że przepuszcza tylko światło spolaryzowane w danym kierunku. Czyli tak mówiąc prostym językiem, to jeżeli mamy falę światła, która jest rozproszona w różnych kierunkach, czyli to światło, które do nas dociera ze słońca, jest rozproszone w różnych kierunkach, bo jest odbijane przez różne rzeczy, to filtr polaryzacyjny powoduje to, że to światło zostaje tylko przepuszczane przez tą soczewkę w jednym kierunku. Czyli jest wykorzystywane to głównie w fotografii czy w nagrywaniu do tego, żeby likwidować odblaski z elementów metalowych, albo też na przykład z tafli wody możemy zlikwidować odblaski, ale też na przykład możemy uwydatnić niebo, czyli niebo wtedy ma przy takim nagrywaniu lepszy kontrast. Chmury są bardziej białe, niebo jest bardziej niebieskie. Najbardziej chyba zasadę polaryzacji tego światła, przepuszczania tego światła spolaryzowanego obrazuje to, co teraz widzicie na ekranie, czyli nagrałem dla Was to, jak mam zamontowany ten filtr polaryzacyjny i szary jednocześnie na dronie w Sparku i nagrywam nim ekran komputera, monitora komputera dokładnie. I kręcę wtedy tym pierścieniem, który się tutaj znajduje w filtrze szarym ND16 z polaryzacją. Te filtry szare akurat z polaryzacją mają możliwość ustawiania kierunku przepuszczania tego światła spolaryzowanego, czyli możemy sobie tutaj kręcić i w wybranym kierunku przepuszczać to światło spolaryzowane. I co widać dokładnie na ekranie tego komputera, który nagrałem, że gdy jest przekręcone pod danym kątem, to widać ekran komputera, a gdy przekręcimy sobie w inną stronę, to ten monitor laptopa jest cały czarny, czyli to światło odbite, w sumie światło nie odbite, a światło wysyłane z monitora nie jest przepuszczane przez ten obiektyw. Bardzo fajna sprawa, można sobie z tym fajnie pokombinować, można uzyskać naprawdę fajne efekty. No i to połączenie akurat z filtrem szarym i z filtrem polaryzacyjnym jest naprawdę bardzo fajne. Ok, ale jak zamontować te filtry? Ja Wam to pokażę na przykładzie tych filtrów, które mam do Sparka. Pokażę Wam, jak wygląda montaż, tak że będziecie mogli zobaczyć, jak prosto się je montuje i że nie musimy się bać, że spadną. Także wyciągam sobie na przykład filtr akurat ND8 i jak go zamontować do Sparka. Otóż musimy wziąć sobie Sparka. Najlepiej wziąć go sobie w jedną rękę i w drugą rękę filtr polaryzacyjny. Filtr polaryzacyjny ma na końcu takie dwa haczyki. Te dwa haczyki muszą trafić w otwory wentylacyjne tutaj z tyłu na gimbalu.
Ups. I te haczyki muszą trafić w otwory tutaj wentylacyjne na gimbalu z tyłu drona. Także tutaj zahaczamy sobie w dwa skrajne otwory wentylacyjne i klikamy, może nie klikamy, ale dociągamy do dołu i filtr szary jest zamontowany na dronie DJI Spark. Jest on zamontowany dość stabilnie, na dole ma tutaj jeszcze takie zabezpieczenie, żeby nie spadł. Używałem akurat wcześniej innych filtrów szarych od Polar Pro ze Sparkiem i naprawdę trzymają się dobrze, możemy na nich latać i nie musimy się bać, że gdzieś tam spadną lub coś się z tym stanie. Także tak zamontowany filtr szary nie powinien nam spaść i nie powinno nic się z tym stać. A demontaż? Demontaż jest też dziecinnie prosty. Podważamy sobie tutaj i przekręcamy gimbal do dołu i wyciągamy te dwa haczyki, które są tutaj z tych otworów wentylacyjnych. Ok, jak już mówiłem Wam wcześniej o tej aplikacji, która jest promowana przez taką tekturkę z nadrukowanym telefonem i aplikacją, to pokażę Wam chociaż pokrótce, jak ona wygląda. Na pewno myślę, że w przyszłości przygotuję dla Was taki odcinek, który będzie opisywał i pokazywał, jak dokładnie używać tej aplikacji, ale tutaj, żebyście chociaż mieli podgląd, jak działa ta aplikacja, jak wygląda. Oczywiście możemy tą aplikację ściągnąć z App Store'u albo z Google Play, sklepu na Androidzie. Jest dostępna w dwóch wersjach, także nie ma problemu. Aplikację uruchamiam i teraz możemy sobie przejść do settings, czyli do ustawień. Nie, najpierw devices, czyli urządzenia. No i zaznaczam, że mam Sparka. OK, done na górze. Możemy sobie wziąć teraz settings. Tutaj możemy sobie ustawić, czy temperatura ma być w Fahrenheitach, czy w stopniach Celsjusza, czy ma być w kilometrach na godzinę, czy w milach. Time, czy używamy 24-godzinnego. OK, niech będzie, że używamy 24-godzinnego systemu. I przechodzimy do filters. Filters akurat zaznaczony miałem, że używam DJI Spark, czyli zaznaczam tutaj DJI Spark. I które filtry ja posiadam. Czyli mogę sobie wziąć z opakowania listę tych filtrów, które tutaj mam. I mogę sobie zaznaczyć ND4PL mam, ND8 mam, ND8PL mam, ND16 mam, ND16 z polaryzacją jest, ND32. OK, done. I teraz w tym momencie akurat tutaj mi ściąga też lokalizację, w której jestem, ile czasu zostało do zachodu słońca, jaka jest temperatura i jaki jest wiatr i też stopień KP. Ale o stopniu KP to sobie powiemy przy okazji innego odcinka. I na górze mamy filter guide, czyli klikamy to i teraz możemy sobie tutaj ustawić, ile mamy klatek na sekundę. W dronie, no akurat w Sparku, nie możemy sobie przestawić, ponieważ no, innej opcji nie ma w Sparku do nagrywania. I możemy ustawić aktualny shutter speed, czyli aktualną prędkość migawki. Czyli na przykład, jeżeli jest bardzo jasno i ten shutter speed musimy ustawić na przykład na 1/240, żeby zobaczyć w ogóle cokolwiek na tym ekranie, żeby obraz był w miarę jako taki. Oczywiście sprawdzamy to będąc na ziemi, czyli drona powiedzmy gdzieś tam sobie stawiamy na samochodzie czy na jakimś podwyższeniu i patrzymy przez podgląd w aplikacji, jaką musimy ustawić prędkość migawki, żeby ten obraz był w miarę do zobaczenia i wyglądał tak mniej więcej jakbyśmy chcieli. No i wtedy pokazuje nam aplikacja, podpowiada, że możemy sobie zamontować, że powinniśmy zamontować sobie filtr ND4 z polaryzacją, który posiadamy. Dlatego jest bardzo ważne, żeby w tej aplikacji wybrać i podać jej, które mamy filtry z Polar Pro. I wtedy aplikacja na podstawie tego, co mamy, podpowie nam, co możemy użyć z tego, co mamy, żeby uzyskać jak najlepszy efekt końcowy. To tyle, jeżeli chodzi o recenzję tych filtrów Polar Pro. Moim zdaniem naprawdę firma Polar Pro robi bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o filtry szare i filtry polaryzacyjne. To nie jest sponsorowany materiał. Owszem, dostałem od firmy Polar Pro te filtry za darmo, ale nie sugerowali mi żadnej recenzji, że ma być pozytywna, czy ma być negatywna. Także to są moje odczucia. Naprawdę polecam tą firmę Polar Pro. Naprawdę robią świetny sprzęt, który wytrzyma dużo i da Wam odpowiednią jakość, taką jaką byście chcieli uzyskać. Ok, a teraz czas na obiecany konkurs, o którym mówiłem na początku filmu. Już jakiś czas temu wybiło na kanale 1000 subskrypcji. Naprawdę nie spodziewałem się tego, gdy zaczynałem ten kanał. Nie myślałem, że tyle osób będzie subskrybować ten kanał i pójdzie to w takim kierunku. Naprawdę jestem pod wrażeniem. Dziękuję Wam bardzo za te subskrypcje, za oglądanie i za miłe komentarze. I chciałbym się odwdzięczyć. Chciałbym zorganizować konkurs, w którym będę miał do rozdania te filtry polaryzacyjne od Polar Pro.
Jest to trochę mniej bogaty zestaw, który prezentowałem, ale są tutaj podstawowe filtry. Jest filtr polaryzacyjny, jest filtr ND8 i filtr ND16. Na początek myślę, że taki zestaw przyda się każdemu, jeżeli ktoś nie ma w ogóle filtrów. Aby wziąć udział w konkursie, należy być subskrybentem, ponieważ jest to konkurs dla subskrybentów, w podziękowaniu za to, że subskrybujecie. I kolejnym punktem konkursu jest to, że trzeba z kanału Dronostrefa wybrać jeden film i udostępnić ten film u siebie na Facebooku na tablicy. Należy ten film jakoś opisać w kreatywny sposób. Nie wiem, zostawiam Wam tutaj dowolność. Opiszcie, dlaczego może podobał Wam się ten materiał, dlaczego warto oglądać ten kanał, lub może w czym Wam pomógł, jak Wam pomógł zacząć przygodę z dronami. Napiszcie tam to, co uważacie i na końcu dodajcie hashtag Dronostrefa konkurs. Publikując ten post z filmem z kanału Dronostrefa, nie zapomnijcie go zrobić też tego postu publicznym, żebym mógł znaleźć. Z tych postów, które będą publiczne i je znajdziemy z hashtagiem Dronostrefa konkurs, wybierzemy jedną osobę, która wygra ten zestaw filtrów szarych i polaryzacyjnego jednego od Polar Pro i skontaktujemy się z tą osobą w celu przekazania paczki z tymi filtrami. Także jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, mam nadzieję, że wykażecie się kreatywnością i będzie można wybrać coś ciekawego, jakiś ciekawy opis i będziemy mogli wybrać to bezkonkurencyjnie tą jedną osobę, która dostanie ten zestaw filtrów od Polar Pro. To tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę i dziękuję, że subskrybujecie ten kanał. Oczywiście tak jak zawsze, jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału i jesteś nowym widzem, zostaw subskrypcję, aby nie ominął Ciebie żaden materiał. No i zapraszam Was do naszej grupy na Facebooku, Dronostrefa Grupa Dyskusyjna. Jest nas tam coraz więcej i robi się coraz bardziej wesoło. Także dzięki i do zobaczenia. Cześć!